Piłkarkom ręcznym Piotrkowi nie udało się sprawić kolejnej niespodzianki, jaką byłoby odebranie punktów drużynie Startu Elbląg. W meczu 13 kolejki nasze zawodniczki przegrały przed własną publicznością 23-29. Przed tygodniem nasz zespół nadspodziewanie łatwo wygrał w Nowym Sączu z Olimpią Beskidem i opuścił ostatnie miejsce w ligowej tabeli. Nic więc dziwnego, że kibice przyszli do hali Relaks z nadzieją na kolejny udany mecz podopiecznych Sławomira Kamińskiego. Start nie pozwolił jednak gospodyniom na sprawienie niespodzianki. Do przerwy było 18-14 dla piłkarek ręcznych z Elbląga, a w drugiej połowie tak naprawdę Piotrkowia tylko przez chwilę mogła mieć nadzieję na doprowadzenie do remisu. Na kwadrans przed końcem po bramce Moniki Kopertowskiej było 20-23, ale kolejny szybko rzucony gol Kingi Grzyb przesądził losy meczu. Ostatecznie Piotrkowia przegrała 23-29, a ostatniego gola dla Startu rzuciła była zawodniczka Piotrkowi Aleksandra Milczewska. No zespół na pewno z innej półki trochę niż Sącz, nie ma co tutaj dywagować na ten temat, bo to jest po prostu zespół lepszy, no i to dzisiaj wyszło. No. Zagraliśmy w sumie, mówię, no, nie najgorsze zawody, tutaj była walka do samego końca i za to dziewczynom chciałem podziękować, bo walczyły do końca, no, a wyszło jak wyszło. No. Po prostu musimy za tydzień szukać punktów w Chorzowie, no i tyle. No szkoda, byliśmy naprawdę mocno nastawione. Ten ostatni mecz z Nowym Sączem nas bardzo podbudował. No, pierwsza wygrana od 10 kolejek, można powiedzieć, tak? Bo 9 poprzednich przegrałyśmy. No i zwłaszcza, że w poprzedniej rundzie był remis z Elblągiem, więc wiedzieliśmy, że one mają problem jakiś tam, żeby z nami grać. No i wiedziałyśmy, że jest szansa duża, no bo jest kontuzjowana Agnieszka Wolska, nie ma prawego skrzydła, aczkolwiek no, godnie ją zastępowała Aleksandra Jędrzejczyk. W następnej kolejce nasza drużyna zmierzy się na wyjeździe z Ruchem Chorzów, z którym w pierwszej rundzie przed własną publicznością przegrała jednym golem 23-24. Za nami piąta kolejka rozgrywek amatorskiej halowej ligi piłki nożnej. W najciekawszym meczu, którego fragmenty właśnie widzimy, Barwil Omega pokonał Starówkę 3-1. I po 5 rozegranych meczach zajmuje pierwsze miejsce w tabeli, mając na koncie komplet zdobytych punktów. O wygranej lidera zdecydowała szybko strzelona bramka na 1-0. No tu chyba zdecydował początek meczu. Na początku od razu bramka padła dla Barwilu i to w pewnym sensie ustawiło grę. No i tu zasłużone było zwycięstwo Barwilu, bo tu dzisiaj prezentował się zdecydowanie lepiej. No za tydzień może być ciekawie, bo są dwie kolejki. Więc tych meczów będzie zdecydowanie więcej i no, mogą też jakieś niespodzianki wyskoczyć. Swoje mecze wygrały również inne drużyny z czołówki. Haftina pokonała Bioekol 5-2, a Bieniek Prym rozbił Transdom Wronia aż 8-2. No, jest zespół, który nie przegrał żadnego meczu, wszystkie mecze wygrane. No i samodzielny lider praktycznie od kilku kolejek. Natomiast z tyłu gęsto się robi, bo jest i Bieniek, jest Haftina. Zaczynają tam marmeble punkty łapać, także no, będzie ciekawe granie. Za tydzień w pierwszej lidze rozegrane zostaną dwie kolejki spotkań. W tabeli prowadzi Barwil Omega, który wyprzedza duet Haftina i Bieniek Prym. Na czwartym miejscu plasuje się Starówka. Najlepsi polscy kickbokserzy odwiedzili Piotrków Trybunalski. W naszym mieście odbyło się bowiem zgrupowanie kadry kickboksingu w formule Full Contact. Blisko 40 zawodników trenowało w hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4. Piotrkowską Szkołą Sztuk Walki Tom Center reprezentowało na tym zgrupowaniu 8 osób. No, atmosfera jest mega dobra. Naprawdę chyba jeszcze takiej dobrej nie było na żadnym zgrupowaniu. Sponsorzy zadbali o to, żebyśmy nie musieli myśleć o niczym innym, tylko o treningu. Jest mega dobrze, wszyscy są zgrani, super atmosfera. Z tego co wiem, rozmawiam z trenerem, będą sprawdzani wszyscy. Także będą imprezy mniejszego formatu, jak i większego. No, wszystko się okaże. Ogólnie całym weryfikacją są Mistrzostwa Polski. Ci, co zdobywają pierwsze miejsca, wiadomo, jadą na te imprezy typu Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy. W minioną niedzielę odbył się otwarty dla publiczności trening, a pokaz kickboxingu był elementem programu obchodów 23. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Piotrkowie. Na kolejny magazyn sportowy w telewizji Piotrków zapraszam za tydzień.